Hej, 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 cześć wam, witam serdecznie wszystkich na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest dzisiaj piękny poranek, przyjechałem do Brzuzy, jest godzina 6:00, wykorzystać okienko pogodowe i czas, który mam w ten weekend, a jest dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. No i z uwagi na to, że jest chwila, żeby polatać, zaraz lecę. Wiatr około 2 metrów na sekundę, jeden w porywach. Mariusz miał być na 6:00, ale powiedział, że jak wstanie, to będzie. A ja z kolei już jestem wyszpejony, zgłosiłem do FIS-u, no i będę leciał. Gdzie? Jeszcze nie wiem. Dzisiaj spontan. Wystartowałem. Jest parę minut po 6:00, wystartowałem dlatego chwilę po, żeby tutaj nie zakłócać nikomu snu. Ludzie sobie lubią pospać. Raz na jakiś czas można wcześniej na wschód słońca, ale nie za często. Zdecydowałem, że lecę w kierunku Kozienic. Nad Wisłą jeszcze mgły. Młodzi podchorążowie wystartowali. Również z Dęblina lecą po moim północnym trawersie Diamond A20. Start był w miarę płynny, wiaterek około 2 metrów na sekundę pomaga w starcie, delikatnie trawa zaroszona, ale oto o tej porze normalne. Wiatr z kominów na mojej wysokości kładzie się. Według ICM-u i awiacji miał być słaby i umiarkowany i oczywiście zachodni. A ja sobie będę przeskakiwał z poletka do poletka, tak żeby nie przeskakiwać dużych połaci nad lasem. Aktualnie jestem nad Maciejowicami, powiat kozienicki, gmina Głowaczów. Lecę w tej chwili z wiatrem, będę wracał pod wiatr. Ale mam na tyle paliwa, że nie ma problemu. Wiatr dopiero ma się wzmagać około 9:00, także za 3 godziny przeskoczę tutaj na drugą stronę w kierunku Łuczynowa, tak żeby jak najkrócej przez las lecieć. Zrobię trochę wysokości. Zgłosiłem do 400 metrów. Jestem aktualnie na 170, także spokojnie mogę tą sobie wysokość zrobić. Jeden Diamond przeleciał, innego nie widzę, ale spojrzę jeszcze profilaktycznie na flyradar, bo często się pokazują tutaj w tym rejonie na flyradarze. Żadnego samolotu nie widzę, także spokojnie, bezpiecznie sobie mogę lecieć dalej. Po drodze wypatruję miejsc, poletek do lądowania w razie czego. Mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, ale zawsze po trasie, jak się leci, mija się las, czy też miejsca, gdzie są druty, warto raz na jakiś czas spojrzeć. Niby delikatna inwersja w powietrzu, chmury zaczynają się budować po drugiej stronie Wisły, no ale bardzo ładnie widać. Mariusz niestety nie dojechał, chyba zaspał, no ale mówi się trudno, szkoda, że się nie polata we dwóch. Przyjemnie jest zacząć dzień od takiego lotu. Fenomenalnie. No i jestem nad Kozienicami, nowe osiedla, szpital w Kozienicach. Dosyć szybko zaleciałem do Kozienic, bo niecałe 15 minut.
Bloki oświetlone przez słońce znacznie lepiej wyglądają niż pod. Cała panorama Kozienic, mega to wygląda. Widzę jakąś osobę, która wyszła z psem w pałacu. No tutaj nad miastem kopie. No i tutaj już podnosi znacznie bardziej. Właśnie przeleciałem przez komin. No i moja prędkość postępowa pod wiatr 35 na godzinę. Czuć, że ten wiatr jest mocniejszy. No tutaj kopię nad polami to dosyć mocno. Kominy po 2-3 metry na sekundę. Dobra, lecę do Brzuzy. Termika zaczyna się dosyć mocno wzmagać. No i przelatuję nad jeziorkiem. Tam widać, moi drodzy, pionki. No i tutaj nad lasem od razu poczułem, że podnosi mnie 2 metry do góry. Ile przelecę? 20 metrów, 30. No. Przeleciałem około 50 metrów, może 60 i mnie opuściło. Lecę pod wiatr, nie powiem, trochę mnie wytrzepało nad polami. Do Brzuzy zostało mi 12 km. Aktualnie przelatuję pomiędzy Kozienicami a Aleksandrówką. Startowałem z wiatrem południowym, południowo-zachodnim, a teraz widzę, zmienił się na zachodni. No, zmienił się tak, jak ICM pokazywał, z tym, że ICM pokazywał od samego początku zachodni, a nie pokazywał południowego. Tutaj postaram się przeskoczyć z Aleksandrówki na Maciejowice, na Stanisławów i potem do Brzuzy. Kościół w Brzuzie już widać nad las. Dolatuję do miejscowości Maciejowice. Tutaj przelecę sobie nad łąkami, nad polami. No i potem już troszeczkę zniżę lot. Będzie znacznie wygodniej i szybciej. Na tej wysokości jest wiatr troszeczkę mocniejszy. No ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nisko lecieć nad lasem. Widać, że front idzie od zachodu, ściana chmur się buduje, dlatego ten wiatr o 9 ma być już znacznie mocniejszy, a jest godzina w tej chwili, spojrzę tutaj na zegarek, za 5:07. No tutaj zaczyna już walić, może jednak dolecę do Brzuzy na tej wysokości i sobie wyląduję. Widać po moim cieniu, że ta postępowa jest bardzo, bardzo mała. 32 km na godzinę. W sumie to jak na postępową to mało, ale należy doliczyć jeszcze prędkość wiatru. Spojrzę, czy coś mi nie wystartowało czasem z dęblina. Na razie nic w moim kierunku nie leci. Lecimy dalej. Wiatr mnie próbuje zepchnąć, trawersuje. W zbiorniku powinno mi zostać 3,5 litra paliwa, czyli w zasadzie zużyłem połowę. Miałem niecałe 7 litrów zatankowane, 6,5. Zazwyczaj 2 litry sobie zostawiam na rezerwę, a jestem w tej chwili 50 minut w powietrzu. Teraz to lecę z taką prędkością, niczym balon w bezwietrzu. Samolot lotu wystartował właśnie z lotniska Warszawa-Radom. Patrzę na flyradar, leci do Prevezy. Znowu niżej zszedłem i zaczyna torbić, czyli te bąble termiczne zaczynają się dopiero budować. Wyżej ich nie ma.
jak są duże kontrasty, tak jak tutaj widać, ciemny, zielony las, jasna powierzchnia od pola, tutaj może dosyć mocno nosić, sprawdzimy, no i wcale się nie pomyliłem, to tutaj nad tymi polami trochę mnie wyszarpało, dlatego je ominę, nie chcę mi się zmagać z rana z termiką. Radom widać, ale samolotu nie będzie widać z tej odległości. No i zaraz podchodzę do lądowania. Wiatr zachodni, trochę kretowisk jest na startowisku. Ale mnie opuściło. No trzeba będzie uważać przy podejściu. Będę lądował poza kretowiskami. No tutaj już nad polami wali. Trzeba będzie prędkość dostosować do lądowania większą. Okopi nieźle. No i bezpiecznie w termice na ziemi. Widać jak wstążki i rękaw szaleje. Dlatego dobrze jest mieć większą prędkość na podejściu i przede wszystkim uważać, żeby nie puściło. Tutaj dużo trawy nie ma. Położę sobie, trawa jest jeszcze delikatnie wilgotna. Dlatego zostawię skrzydło, zdajemy napęd, biorę się za składanie skrzydła do szybkopaka. No i ja jestem na ziemi, właśnie wylądowałem, a w powietrzu samolot lotoski. I tutaj macie mapkę, leci w kierunku Warki. No i dalej po trasie. No i jestem, jak zauważyliście, na ziemi. No troszeczkę potrzepało. Wiatr w zasadzie górą był troszeczkę większy, no tak jak przypuszczałem. No ale termika też dała się troszeczkę odczuć. No nie było tak źle. No słońce teraz mi świeci bardzo w oczy. No także jestem z dzisiejszego poranka bardzo zadowolony. No, trzeba i również polatać w takich warunkach, żeby jednak mieć ten punkt odniesienia do tego, jak się w termice lata, jak w niej latać, tak żeby było bezpiecznie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy przelot nad Kozienicę wam się podobał. Zapraszam do kolejnych spotkań na kanale Skrzydła Mazowsza. Do subskrybowania, komentowania. No i trzymajcie się. Cześć!